Niech odpoczywają w pokoju wiecznym. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Rozpoczynamy ten piękny miesiąc maj, jeden z najpiękniejszych. Pan Bóg, Stworzyciel, nasz Wszechmogący Bóg, który ofiaruje człowiekowi piękno i my po ludzku nie umiemy sobie wyobrazić. Nie umiemy sobie wyobrazić, jak może być pięknie w niebie. Bo przecież my wciąż jesteśmy w tej drodze do nieba. Matka Boża, ona nas prowadzi do nieba. Ale żeby tam pójść, człowiek musi wiedzieć, że trzeba życie swoje przemieniać. Życie, które upływa. I upływa tak szybko, jak szybko ta woda, która spływa i ktoś się rodzi, ktoś umiera. Ktoś przychodzi, a ktoś odchodzi. Moi drodzy, wciąż musimy sobie uświadamiać to, że jesteśmy tylko przechodniem. Jesteśmy na moment tutaj. I w tej drodze potrzebujemy umocnienia. Tym umocnieniem jest dla nas Matka Najświętsza, ona, która zatroskana jest o nas, bo wie, że bez niej my sobie sami nie poradzimy. Bez Jezusa, bez jej Syna, naszego Pana, nie będziemy mogli nawet dostrzec piękna. Człowiek jest tak zagoniony, człowiek jest tak zamyślony, oszołomiony całym życiem, że już nie dostrzega budzącego się piękna, przechodzącego piękna. Zatrzymuje się na chwilę, by popatrzeć na zegarek. Zatrzymuje się na chwilę, by coś kupić do domu, do jedzenia, a przechodzi, bo jest zagoniony. Moi drodzy, więc my musimy zatroszczyć się o Chrystusa. On jest największym pięknem, które najpierw człowiek musi mieć w sercu. W czasie teraz Wielkiego Tygodnia, przed Wielkanocą, odprawiałem mszę świętą w Wielką Sobotę w Rzymie, w Bazylice Świętego Krzyża. To jest ta Wigilia Wieczerzy Pańskiej. Ona się odbywa w Rzymie najszybciej w Bazylice Świętego Krzyża, bo już o godzinie 15, kiedy wszędzie Wigilia Wieczerzy Pańskiej jest wieczorem. Uczestniczyłem i jak pamiętacie, jest, przepraszam, nie Wieczerzy Pańskiej, pomyliło mi się, tylko w liturgii wielkopiątkowej w Bazylice Świętego Krzyża uczestniczyłem. Wielki Piątek. Pamiętacie, Wielki Piątek jest liturgia, nie ma mszy świętej, ale jest ten moment wniesienia krzyża i tam w Bazylice Świętego Krzyża w Rzymie wniesiono fragment z krzyża Jezusa. Wniesiono gwoździe, którym był przybity do krzyża. Wniesiono tabliczkę, na której jest napis Jezus Chrystus, Król Żydowski. To wszystko przywieziono do Rzymu. Przyszedł moment Komunii Świętej. Oczywiście to jest już pod koniec liturgii. Udzielałem Komunii Świętej w nawie bocznej Bazyliki. I nagle podchodzi do mnie mężczyzna, lud jeden za drugim, i mężczyzna Amerykanin albo anglojęzycznego jakiegoś kraju, ponieważ po angielsku podszedł do mnie i mi pokazuje tak. Najpierw nie wiedziałem, o co mu chodzi.
a on przyjął na rękę. Jest dozwolone, trzeba udzielić. Pana Jezusa on mi dalej tak, drugą ręką, bo on chce jeszcze jedną dla kolegi, który mówi, nie może podejść, siedzi tam na ławce w kościele, w tej bazylice. Ale ile to trzeba mieć, słuchajcie, roztropności, że od razu zareagowałem. Nie udzielę. Proszę mi pokazać, ja podejdę do tego kolegi i zaniosę Pana Jezusa. Dobrze. Wszyscy czekali. Lekka konsternacja, bo ja musiałem odejść i idę do tego kolegi, a ten kolega mówi, ja nie chcę. Cóż on by zrobił wtedy, gdybym mu dał Pana Jezusa na rękę? On nie chce. Kolega chciał za niego. Słuchajcie, my nie możemy za kogoś. My nie możemy przyjąć Jezusa za kogoś. Przesłaniem tego początku miesiąca maja jest właśnie to, że Matka Boża przychodzi i mówi, ty nie możesz za kogoś. Możesz ofiarować cierpienie, ból, ale nie możesz przyjąć Jezusa za kogoś. Jakże wielu ludzi mówi, chcielibyśmy przyjąć błogosławieństwo, bo moje dziecko, mój syn nie przyjdą. Jakże wielu chciałoby też zabić tą komunię świętą, bo syn czy córka nie przyjdą. Ale wierzcie mi, trzeba samemu przyjąć Jezusa. To znaczy samemu otworzyć serce dla Chrystusa. I Matka Najświętsza, ona nam przypomina, możesz mieć super kolegów, ale przed Jezusem musisz ty stanąć sam na sam. Możemy być we wspólnocie, tak jak tutaj w naszej rodzinie domów modlitwy, ale przed Jezusem stajemy sam na sam. On chce, Chrystus, rozmawiać z tobą, bo zna ciebie po imieniu. Matka Boża więc, kiedy przychodzi od Fatimy, mija 102 lata od tamtego momentu, ona stanęła naprzeciwko trójki dzieci fatimskich, ale ona, wiemy dobrze, stając naprzeciw tych dzieci i gdziekolwiek w czasie objawień przychodzi, by stanąć indywidualnie naprzeciwko każdego z nas. Powiedz mi, czy chcesz przyjąć Jezusa, mego syna? Raz jeszcze. To jest to pytanie i wezwanie matki. I dzisiaj, kiedy jesteśmy w tym pięknym miejscu, dzisiaj, kiedy patrzymy na to piękno, możemy tylko uwielbiać ją. Dzisiaj, kiedy rozpoczniemy śpiewać witanie do Matki Bożej, śpiewajmy ją właśnie w takim duchu wdzięczności. Mario, dziękujemy ci za to, że wciąż przynosisz nam Jezusa. Ona stała się żywym tabernakulum. Ktoś powie, jak to żywe tabernakulum, kiedy niosła go pod swoim sercem, stała się żywym tabernakulum. I moi drodzy, już to nieraz mówiłem na rekolekcjach, ale dzisiaj to powtórzę w tym miejscu, bo za chwilę udamy się do Tychaliny i będzie ten moment, kiedy zapalimy świece, kiedy staniemy z zapaloną świecą, światłem. Przyjąć Jezusa to znaczy świecić w ciemności, świecić miłością, bo gdzie nie ma miłości, jest ciemność. Przyjąć Jezusa to znaczy być jasnością wobec tych,
tych, którzy kroczą w ciemności, którzy z różnych powodów tak sobie ułożyli życie, uwikłali się w życiu, że wobec nich panuje właśnie taka atmosfera ponura, ciemności, smutku. Dlatego my dziś, gdy zapalimy świece, witając Matkę Bożą w wizerunku Matki Bożej z Niegowici, a ja ją nazwałem Maria Dobrego Początku. Dzisiaj jest początek jej, tego pięknego miesiąca. Początku kapłaństwa Karola Wojtyły. Maria Matka Dobrego Początku, bo dzisiaj może nie jeden z was chce Matce Bożej powiedzieć: ja chcę zacząć od nowa. Chcę na nowo przyjąć jeszcze bardziej świadomie Jezusa. Chcę powiedzieć: Panie, wszystkim jesteś dla mnie. Pan mój i Bóg mój i wszystko moje. Kochani, dlatego pamiętam, kiedy ten obraz, który zobaczycie, pielgrzymujący od 2008 roku, kiedy było takie nabożeństwo, taka msza święta, zapraszano mnie do różnych kościołów, ale zaproszono mnie do kościoła w Rzymie, rzymski kościół niedaleko od Watykanu. Proboszcz zaprosił, miałem sprawować Eucharystię. Oto w zachrystii, gdy ubierałem się do mszy świętej, przyszło jeszcze dwóch innych kapłanów. A ja obraz Matki Bożej położyłem oparty o ołtarz. I oto ci dwaj kapłani to byli profesorowie Uniwersytetu Gregoriańskiego w Rzymie. Wielki uniwersytet. Profesorowie wykłady mają dla studentów teologii, dogmatyki. Kimże ja jestem? Tak zwykły ksiądz dziennikarz. Więc ubieram się do mszy świętej i oni mnie pytają, gdzie ksiądz postawił obraz. A ja z wielką radością oparłem o ołtarz. A oni mówią: proszę go zabrać. Matka Boża tam nie może stać. Trzeba ją postawić przy bocznym ołtarzu. Ale ja mówię, w wielu miejscach stawiałem. To nie odpowiednie. Musi ksiądz zabrać ten obraz i postawić gdzieś z boku. To był taki, oni mówią, że Jezus jest w centrum. Niektórzy tak mówią, że jak się modlisz do Matki Bożej, niektórzy tak rozumują, to jakbyś może na drugim miejscu Pana Jezusa traktował. A my wiemy dobrze, i o tym już mówi święty Ludwik Grignon de Montfort, że modląc się do niej, zanosząc prośby, to ona bezpośrednio cały czas oddaje to wszystko Chrystusowi, bo tak związana z Nim w miłości. I moi drodzy, oni powiedzieli do mnie: masz usunąć ten obraz. Ale we mnie odezwało się jakieś takie poczucie, mówię, dlaczego mam usunąć, kiedy ona była żywym tabernakulum, kiedy ona niosła żywego Jezusa, a tu przyjdzie na ołtarz też żywy Chrystus. Dlaczego nie może tam być? Nalegali, abym obraz zabrał. Bo inaczej, mówią do mnie, nie rozpoczniemy mszy świętej. Bardzo się doszło do ostrej rozmowy już takiej. No to ja mówię, to odprawiajcie sami. Zdjąłem szaty, poszedłem do ołtarza, wziąłem obraz i wyszedłem z tamtej świątyni. Ten obraz Matki Bożej w niebo wziętej. Zadzwoniłem po taksówkę, wsiadłem do taksówki
i pojechałem do domu kapłańskiego księży w Watykanie. Bo tam są ołtarze, my czasem idę do tego domu odprawiać mszę świętą, można samemu odprawić. I sobie pomyślałem, pójdę, przeproszę Cię Matko Najświętsza, będę odprawiał sam w tej kaplicy, jak nie chcą, ale postawię Cię na samym ołtarzu i będę dla Ciebie tu z Jezusem sprawował Eucharystię. Kiedy poszedłem do tej kaplicy, było ciemno, zapaliłem światło, pomodliłem się, ustawiłem obraz tak jak chciałem. I nagle wszedł drugi ksiądz, starszy nieco, i pyta się mnie ten ksiądz po hiszpańsku, akcentem hiszpańskim, pyta się mnie, czy mógłby dołączyć się i odprawilibyśmy razem. A ja mówię, ale Matka Boża jeszcze koncelebra będzie, nas dwóch. Odprawiliśmy mszę świętą, ksiądz się nie przedstawił, bo to już trzeba było wyjść do mszy świętej, no odprawić. Ładnieśmy odprawili w języku włoskim. Ja opowiedziałem o Matce Bożej, dobrego początku w Niepowziętej i mówię o tym, jaki ból przeżyłem, że musiałem wyjść z kościoła, bo wielcy teologowie mi zarzucili, że ona nie może być obok ołtarza. A ten ksiądz mówi do mnie, że to fajnie, to się cieszę, bo ja bardzo, bardzo kocham Matkę Bożą. A kiedy mu powiedziałem, że przed tym obrazem Jan Paweł II zaczynał kapłaństwo, to jeszcze miał większą radość. Na końcu ten ksiądz mówi do mnie, no to już powiem, kim jestem. Ja jestem kardynałem z Meksyku. Nie miał insygnii. To mnie się zrobiło, ciarki przeszły, że Matka Boża nie tylko miała koncelebrowana Eucharystia z Jezusem, ale z kardynałem. Dlatego, kochani moi, czasami my myślimy, że wszystko się dzieje tak sobie. Nie ma przypadku. Nie ma przypadku tego, że Ty tu jesteś dzisiaj. Ale już kolejny raz, gdy przybędziesz, będzie to samo piękno wokół, ale już będzie inaczej. Wiecie dlaczego? Bo bardzo wiele wody upłynie do następnego spotkania. Przeminie czas. Każde spotkanie jest pięknem, niepowtarzalnym. Zapamiętajcie ten szum wody, że każde spotkanie jest niepowtarzalne, nawet gdybyście sobie nic nie powiedzieli. Ono już będzie inne za każdym razem, bo przeminie czas, bo przyjdzie taki moment, kiedy już tego spotkania nie będzie. A czas będzie dalej płynął, bo jesteśmy tymi przechodniami, jesteśmy w tym przejściu, moi drodzy. Więc miejmy właśnie taką świadomość, że Matka Najświętsza przychodzi do nas i mówi nam o pięknie spotkania. Wczoraj mówiłem wam o szukaniu oblicza, twarzy Chrystusa w tej służbie tam, gdy byliśmy u siostry Kornelii. W drugim człowieku szukaj oblicza Boga, a dzisiaj mówię,
Dziękuj Bogu za to spotkanie niezwykłe dziś i teraz. I każde spotkanie z Matką Najświętszą jest inne. I każde spotkanie z Jezusem, bo za każdym razem jesteśmy inni. Są lepsze i gorsze dni, ale zawsze chciej się spotkać. Chciej się spotkać, nawet gdybyś nic nie powiedział. Nawet gdybyś nic nie mówił. I kiedy jesteście gdzieś i macie możliwość wejść do świątyni, adorujcie na chwilę Jezusa. Choćby na chwilę, choćbyś nie miał nic do powiedzenia, ale choć na chwilę. Zawsze wspominam. I ostatnio wiadomy człowiek też zaczyna wracać do lat młodzieńczych, dzieciństwa, ale ja wciąż czuję powiew na moją twarz, kiedy jako chłopczyk szedłem do szkoły, do Niegowici, gdzie ten obraz jest Matki Bożej w niebo wzięty, a że idę z wioski, szedłem i trzeba było iść koło kościoła, to zawsze szedłem tam do dużych drzwi. Mówiło się o nas wielkie drzwi. Tak się mówiło. Ale kościół już wtedy był zamknięty, bo to się szło na którąś tam lekcję późniejszą. Ale zawsze szedłem i wciąż czuję ten powiew, bo kościół był zamknięty, a ja przez dziurkę od klucza w tych wielkich drzwiach mówiłem: Panie Jezu, pozdrawiam Cię. Kocham Cię. I dziś jestem pośród Was. By Wam mówić o tej miłości. O tej miłości, która nie jest perfekcyjna. O tej miłości, która nie jest najczystsza. Ona wciąż potrzebuje oczyszczenia, ale jest pragnienie. Byście nigdy nie zatracali pragnienia. Pragnienia bycia z Chrystusem. Pragnienia pójścia z Maryją. Pragnienia poszukiwania piękna. Abyście nie rezygnowali z piękna. Abyście to piękno odnajdywali wokół siebie i w drugim człowieku, którego spotykacie. On może być, ten człowiek, nieraz kiepsko ubrany. Może być rozczochrany. Może być sponiewierany życiem, ale ma w sobie piękno, bo w nim jest Chrystus i zawsze tam będzie. Amen. Powstańcie. Moi drodzy, chcemy jeszcze raz podziękować Bogu Wszechmogącemu, Trójcy Jedynemu. Nasz Ojciec, Bóg w Trójcy Jedynym. Podziękujmy swój Synowi i Duchowi Świętemu, abyśmy dziękowali za piękno stworzenia, po włosku Creatore, a więc ten, który nam to wszystko dał, i za to dziękujmy, za wszystko, co otrzymaliśmy. Chwała Ojcu, Synowi, Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu, Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze. To błogosławieństwo i do Michaliny. Niech to błogosławieństwo spocznie na Was, abyście wciąż odnajdywali piękno w drugim człowieku, w sobie,
i wokół was. Pan z wami. Niech was błogosławi wszechmogący Bóg, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Po górach, dolinach, dał to Karol, rozlega się wam anielskie witanie, ludziom głosiło, Ave Maria, zdrowaś Maria.